Finka! Co jest? Oddaj mu chleb! To za obraz. Ej, to bym ja, łapa. To bym ja, zobacz. Z wielkoludem walczyłem. Ja wtedy kara tego ciach i go tak. O nie! Nie. Przestań się tam drzeć w domku! Matko, Pitek, ty masz strzałę w głowie! Muszę cię jakoś odbić! Świnko, czy ty mówisz? Czemu nie? Nie chciałabyś być zostać świneczką? Daj mi takie magiczne materiały wybuchowe. Słuchaj, użyj wyobraźni. Jaki wyobraźni? To tak nie działa. Przestań mnie trollować. Chcesz być świnką? Pitek, nie! Bo ja się przygody w naszym muffinkowo zaraz zaczynamy, ale najpierw szybciutko wam pokażę mój kubeczek muffinkowy, który jest dostępny w naszym sklepie. Sklep muffinki.pl, macie link w opisie. Sama go projektowałam, mam nadzieję, że wam się spodoba. A my przechodzimy do naszej muffinki i naszego kitka. Ojejciu, co? Już 12? Ja tyle spałam, a... No bo wiecie, w tym takim ślicznym, słodkutkim, mięciutkim pokoiku strasznie się wygodnie śpi. No i chyba tak jakoś mi się po prostu przysnęło. No dobra, no to skoczmy może na śniadanko. Jakieś ciasteczka, wiecie jak tu pusto, bez kitka. Strasznie o, dzień dobry, pusto. Panie zombiaczku. Co tu się dzieje? Muffinka! Jesteś tu? Muffinka! Kitek! Muffinka! Kitek, chcesz śniadanko? Halo! O, dzień dobry. Chcesz śniadanko? Dzień dobry, chciałbym się... A ja mam chlebek. Przyjeźdź mi chlebek, proszę jednego chlebka. No dobra, to chodź, może ci, żeby tak nie było, że wiesz, że jestem taki zły, to o, mikrofali ci chlebek podgrzeje. O, tosty zrobisz. Start. Nie da się. Ej, tosty mi robisz. Tosterze da się może. No, Kitek, robi mi tosty. Ej, nie da się. Trzeba jakoś przy... Co jest? Oddaj mu chleb. Łomatku, nie miksuj chleba. Ojeju, ty? Się wystraszyłem. Co ty chcesz miksować chleb, Kitek? Dobra, nie, jasne. Ej, oj, ty, jest. Jest, zobacz, siedzi w tym, w mikrofali. No już siedział wtedy. Aha, proszę mi oddać mój chlebek. Chodź, Muffinka, położę ci go podgrzanego na talerzu. O, dobrze. Dziękuję, Kitek. Cześć, Muffinka. Słuchaj, sprawa jest... Jest dzisiaj tak ładna pogoda, Kitek. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy robić. No, spójrzcie na mnie, a nie. Nie będę tak z tobą rozmawiać. No, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj prosta sprawa. Rozmawiasz ze mną, czy nie gadasz? Słuchaj, prosta sprawa dzisiaj. Dzisiaj ja ci muszę pokazać coś wyjątkowego. Ponieważ ja, jako iż ciebie tutaj nie było, tak? To ja postanowiłem, że ja też będę miał własną willę. Własną willę. Mam własną willę. Większą, ogromną, wielką i przede wszystkim czarną. Czarna willa, piękna, czarno-biała willa. Widzisz, co to jest? A, widzisz? Co to za pociąg O co ci chodzi? Zamknijmy drzwiczki. Ja zamknąłem. Ja zamknęłam. A ja otworzyłem. Otwarte są, zobacz. To był twój dom. Tak, ale ja postanowiłem. Czy ty też spotkałeś złotą rybkę? Nie, ja po prostu ciężką pracą tutaj o elegancko. Zobacz, nawet mam dzwoneczek. Bo ja to jestem ty, że znajdę złotą rybkę. O, tak, dzwoneczek. Tak więc tak wygląda mój nowy dom. Nawet twój. Przyjechała ekipa, twój nowy dom zbudowała elegancko, pięknie. Musimy jeszcze drzwi tylko tutaj zamontować i będzie wszystko. I tak to wygląda właśnie. Tu mam taką mini kuchnię. Co to za obraz? Taki dziwny trochę. Tu jest jak walczę z potworem, widzisz? To bym ja. To bym ja, zobacz. A to jest ręka. To bym ja i tu wielka ręka. Z wielkoludem walczyłem. Ja wtedy kara tego ciach i go tak. Tak go pokonałem, normalnie, prosto. Masz basen z... To są te leżaki. O, proszę, weź mi chlebek. Jakie to jest ładne. Tak, ja mam tutaj basenik w domu, bo ja postanowiłem, że będę proszę, nie korzystać. O, ale ty w sufit bijesz się, co ty robisz? Moja głowa. Co ty robisz, Muffinka? Kto przemyślał tą tutaj, No to trzeba tak wysoko nie skakać. Tu mamy radyjko, tu jest oczywiście moja galeria, to wszystko sam rysowałem. Tutaj. Niemożliwe. W tą, w drugą stronę, tu jest. Niemożliwe. No, zobacz, elegancko, widzisz to? Widzisz, tak pięknie wszystko jest. Tak, to są moje obrazy, ja to narysowałem tą moją łapką. Tu mam łapkę, tu zobacz, a nie, o, to taką łapeczką wszystko sam rysowałem. I tu jest mój piękny, nowoczesny pokój, czarniutki w kolorach. Tyle czasu jadłem śniadanie. Ojeju, 3 godziny już zwiedzamy. I tu będzie jeszcze plazma zainstalowana, ale niestety zabrakło mi pieniędzy. No i nic na to nie poradzę. Tak, jeszcze światła nie podłączyliśmy takiego. Ale ten fotel masz jakiś taki słabo wygodny. No bo to jest taki, wiesz, mnie jeszcze nie było stać aż tak. No i tu mam łazienkę, oczywiście łazieneczka, piękna, nowoczesna łazieneczka. Proszę, o, tak, tu jest łazienka, prysznic, wszystko zamontowane.
I tu mamy takie rolety. Ty masz ładniejsze lusterko niż ja, masz większe. Jak większe? Takie same mam. Nie, miałeś takie same, masz... takie same wow, miałem, tak? Ale fajnie. Dobra, chodź, jak chodź, chodź. Fajnie ci już ja osobiście mam no? jeszcze swoją własną, prywatną plażę. Prywatna plaża. Masz no proszę zabrać, ponieważ ja jestem taki bogaty, że mam prywatną plażę. Proszę bardzo, zapraszam tutaj, tu wszystko jest. Siadasz elegancko, rozkoszujesz się tutaj pysznym grillkiem. Wszystko jest, leżaczek. Dokładnie, wszystko mamy, wszystko tu jest. I zobacz, ten widoki, to na górkę, wszystko mamy. No i tu są ogólnie żaluzje, żeby nikt mnie w łazience nie podglądał, to sobie to zamontowałem i nikt mnie nie będzie widzieć. Wszystko elegancko. I tak powiedz mi, to znaczy, że to masz lepszą teraz niż ja? Znaczy, no można chyba tak powiedzieć. No zobacz, jak wysoko skaczę na mojej trampolinie, aż mnie nie widzisz normalnie, co ty robisz? Wow, matko, ty dam radę na dach? Chyba nie dam. Tak jeszcze raz, nie, sekunda, nie, sekunda, będzie leciał, lecę! Krzywdę sobie, wow. Dam radę. Tak, dobrze, super, wiesz co, tak no. fajnie, że masz taką willę, ale ja uważam, że moja złota rybka się bardzo postarała z moją i kwiatuszki, ja płynę do kwiatuszku. Bufika, ciemno się robi, ciemno się robi, ciemno oznacza co, potwory, chodź, wracamy do domu. Ja ci dam kwiatuszka, mam już dużo kwiatuszków. Płynę. Ja mam dużo kwiatuszków, zapraszam do mnie, ja posadzę sobie wszędzie kwiatuszki, bo ja, o tak, tyle kwiatuszków, elegancko, wszędzie mam kwiatuszki, tu będą czerwone, a tu będą tylko i wyłącznie bialutkie kwiatuszki, tak, wszędzie kwiatki, tam dokładnie. I wpłynę na ciebie kwiatki. Nawet Mufinka nie ma tyle kwiatków, co ja. Mam jednego wyjątkowego. Zobacz. Jak w małym księżycu. Ale zobacz, zobacz, widzisz, zobacz, takie, tu czerwone, tam białe. A tutaj też są białe, zobacz. Ale mam mniejsze dobra, ja idę się położyć, nie wiem, czy ty idziesz do swojego domu. Tak, ja już idę. Tak, dobrze, to widzimy się jutro, na razie, dobranoc. Dziękuję, dobranoc, do jutra. Fajnie ma tą willę, powiem wam naprawdę, ale nie Mufina. Moja też jest ładna. O, matko, zamykamy się, bo przecież potwory przyjdą. Moja też jest ładna, ciebie ta trochę się boję w niej być sama, tym bardziej, że jest taka otwarta, ale no cóż, jeszcze sobie stwierdziłam, że no tak skoro kitka nie ma, to ja sobie w sumie zjem chlebko na kolację. O, nie, wszystko naraz. Ała. Dobra, to teraz możemy iść spać. Już z najedzonym brzuszkiem idziemy spać i jutro powitamy nowy dzień i pewnie pójdziemy do kilka, bo z nim to będzie na pewno fajnie. O nie! Przestań się tam drzeć! Ja cię kręcę! Przestań się, bo matko, strzelają do mnie! Spokojny wieczorek! Nie wiesz, co ja się zamknęłam? Nie! Strzelają do mnie! Łomateczko! Co się dzieje? Mufinka! Strzelają do mnie! Ja nie mogę! Pomóż mi! Mufinka, co jest? Tak. Halo, co cię tak drzeć? No! Nie mogę spać u siebie w domku! Matko, tak chyba strzałem w głowie i w plecach! Bo do mnie strzelali, jak tu biegam! Ja cię kręcę, muszę cię jakoś odbić! Zostaw, bo boli! Zostaw mnie! Nie ruszaj mnie, przestań! Nie, przestań! Pokoju o matko, jojo, jak mi się wbiła w środek kitek. Głowy, co to jest? No, ja nie mogę. Dobra, wyciągnij ją. No. Wyciągnij. Nie idzie. Ała, dobra, przestań kitek, już. Słuchaj, bo sprawdziłam pod łóżkiem przed snem i w moim pokoju był potwór. I ja się teraz boję spać. I boję się tam wejść, na pewno tam był potwór. O, zombiak. No jest tam, no właśnie, halo. No mówię. Halo, dzień dobry. O kurde, idzie do mnie. Zobacz, jaki głupi, nie umie otworzyć drzwi. A jaki on jest zamiarł? Kitek, to może dzisiaj pójdę spać u ciebie, dobra? No dobra, to idziemy do mnie. Dobranoc, proszę pana. Ja zauważyłem, Mufinka, że ale jest bardzo... Ale drzwi, a niech sobie siedzi. Jak jest taki głupi, to niech sobie sam otworzy. Idziemy stąd. Ale a przypominam, że bardzo dużo szkieletów teraz tutaj jest ogólnie po drodze, więc... Biegnę, nie opracam się. Później pierwszego. Nie, idź pierwsza. O matko, to są szkielety. I pająki! Uciekaj do mnie do domku. Uciekam! Kurtko, nie! Jak tu się zamyka drzwi? Uciekaj, nie ma drzwi do mnie. Gdzie tu są drzwi? Do mnie do pokoju biegnij. Kitek, pogięłoć się, nie masz drzwi. Po co komuś drzwi? Okej, dobra. A nie do toaleta, idź do mnie do pokoju, zamknij się w pokoju i poczekaj, aż przyjdę. Dobrze, ja nie mogę, mam już dość. Masz jakieś jedzonko? Musimy tutaj oświetlić wszystko. Matku, to jest 23. Czy tu jest coś za mną, tak, szkielet. Nie! Co one się chowają pod łóżkami? Do łazienki uciekaj, do łazienki uciekaj! Ja nie mogę! To było straszne. Wiecie co, ja się zrzemnę w wannie. Ja dzisiaj śpię po prostu w wannie. Ała! Moje rączki, dobra. Mufinka! Mufinka, ja też! Widzimy się rano, dobranoc! Dobranoc!
Dobra, teraz tak, dobra, tu mamy, nie, tu dnie, nie, idziemy w tamtą stronę, idziemy znaleźć jedzenie. Jedzenie jest bardzo ważne, najważniejsze w życiu jest żarcie. Uuu, żarcie z zobiaka, tak zawsze, o, pyszne, pyszne, melonka przekąszę. Ile kwiatków i koniki, ale koni to nie będziemy jeszcze jeść, nie ma takiej, szukamy świni, gdzie, owca. Cześć owco, witam cię serdecznie, dzień dobry, dobra, nie, nie, my chcemy świnkę, gdzie jest świnka, ja się pytam, gdzie jest świnka, szukamy wszyscy świnki, no nie, ja nie wiem, gdzie one są. Cześć świnko, świneczko, dawaj mięsko, no i co, teraz powiesz, co powiesz, świnko, no i co, jeden na jeden, o, poddałaś się, widzę, że się nie ruszasz i myk, o. No i co świnko, no i co teraz, no. Świnko, czy ty mówisz? Nie, cicho, cicho, nie, stój! Gdzie uciekasz? Stój, stój! Nie, chcę się przytulić! Nie, tak, kłamisz mnie! Ja mam siekierę! Nie chcę być szynką! Siekierkę mam? Czemu nie? Szynki, nie chciałabyś być zostać szyneczką? Nie, czy, pyszna, nie. Pyszna szyneczka! Ja bym cię zjadł! Co ty na to? Nie, nie jest tak, że chciałabyś zostać tą szynką? Nie, słuchaj, bo ja spełnię twoje życzenie, jeśli mnie nie zjesz! O, życzonko? Tak, o, Mufinka tak miała z tą złotą myku, gdzie idziesz? Ty coś mnie oszukujesz, ty odbiegasz w międzyczasie. Nie, bo ja już ci wskazuję drogę. A czyli co? Słuchaj, bo jeśli się spojrzysz tam, to zobaczysz nic. Gdzie, nic. Gdzie? No nic, no, no nic. Nic, no, tam no, no, nic nie no, ma. No, a rację. Jeśli się spojrzysz tam, to mamy nasze piękne. A tam, czyli gdzie? Tam, masz piękną naturę oraz swoją willę. Widzisz tą willę? Ale to no widzę, no widzę. Widzisz tą willę? To dzięki mnie, jeśli teraz mnie nie zjesz, będziesz miał jeszcze ładniejszą willę niż to, co teraz zrobiłeś. Ja ci stworzę coś lepszego. Dobra, czyli powiedz mi, jak ja cię nie zrobię z ciebie szyneczki, to czy ty dasz mi willę? Taką wielką, dwa razy większą niż ta. Chciałbym taką drugą willę, drugą, będzie trzecią taka, willę, będzie, trzy willę. No chodź, będzie taka, mówię ci. Dobra, no to czyli w skrócie robimy tak. Zamień ją teraz na moich oczach. Pokaż mi, że jesteś magiczną świnią, chcę tą willę. Żeby ją zrobić, to muszę ją najpierw wybuchnąć. Jak wybuchnąć? Twoją muszę się pozbyć twojej i zrobić bum. A takie, ten nowy dom, ja widziałem, tak w telewizji mają, czyli taki nowy dom, tak? Ty mi zburzysz ten oficjalnie i potem zaczarujesz, że będzie nowy, tak? I tak, tak, dokładnie tak będzie. Czyli pierw musimy go wybuchnąć, tak, i dopiero tak. Ale dasz mi takie, jest takie magiczne, bo ja nie mam tego, żeby to wybuchnąć. Ty magiczna świnia jesteś, to daj mi takie magiczne materiały wybuchowe. Ja to wtedy bumnę, a ty mi potem zrobisz elegancki domek. Słuchaj, użyj wyobraźni. Jaki wyobraźni? To tak nie działa. Świnia, przestań mnie trollować. Chcesz być szynką? No to dobra. Słuchaj, idź za mną. Dobra, idziemy. Dobra, zobaczmy takie okite kramy. Już wszystkie potwory sobie na szczęście poszły i jestem bezpieczna. Jakie piękne są te kwiatuszki, faktycznie, ale nie wiem, powiem. Kitek, co ty robisz? Co? Co ty? Kitek, uciekaj, no. Stąd, przecież to wybuchnie. Ale ty nie, spokojnie, przecież no wiem, że wybuchnie, ale to ja to robię. Jak to, po co ty to no wysadzasz? Bo ty nie wiesz, ja spotkałem magiczną świnkę. Ona zrobi mi lepszy domek. Słuchaj, ona mi zrobi lepszy domek, ja ci pokażę. Co, ale co, trzeba to nie wysadzić. Słuchaj, o, ja to wysadzam. Ja to wysadzam ja teraz. I ten. Nie, proszę. Ale iść trochę do tyłu, bo myślę, że to bumnie mocno. Ja będę uciekał. Kitek, proszę cię. Dobra, uciekaj. O matku, Kitek, nie. Dobra, zamkniemy płotek. No, jak się kręcę. Okej, dobra, jest. Udało się! Pani świnko, zobacz! Pani świnko, ten, no i nie ma! Zobacz, elegancko, domek cały wyburzony, teraz twoja kolej, zachowuj się i pokaż mi, że potrafisz. No, powiedz coś do mnie, świnko! Kitek, świnie nie gadają! Świnko, no proszę cię! Kitek, świnie nie gadają! Ej, no weź, świnia! No przecież obiecałaś! Świnia! Kitek, czemu to zepsułaś? Świnia, bo pójdziesz na szynkę! Nie, nawet się nie bać! Dobra, ja ci daję... Ja ci daję 24 godziny i tu ma stać piękny nowy domek. Ja ci zaufałem, mam nadzieję, że mnie nie oszukałaś. Dobra, tak więc ja idę się przespać, a z rana ma być piękny domek. Już idzie rok. Dobrze, no, proszę pracować. Już tak, się daję, że mnie oszukała. Ja nie mogę, ale bym wyszedł na głupiego. Co? No, wyszedłeś na głupiego, wysadziłeś swoją willę. Nie, bo ja się ze świnią ugadałem. Ci nie przejmuj, spokojnie. My się dogadaliśmy, ja jej nie robię naszynkę, a ona mi robi nową willę, dwa razy większą, trzy razy nawet większą. Tak więc spokojnie, Mufinka, nie przejmuj się. Ja nie mogę, kiedy ty naprawdę jesteś durny. Nie, spokojnie. Świnia magiczna nie istnieją. A magiczne rybki istnieją, tak? A świnie magiczne nie istnieją. Rybka. A to jest magiczna, nie złota świnia. Ja no i co? Nie mogę.
walki też. Dobra, idziemy się do ciebie przespać. Nie marudź, na pewno z rana wstaniemy i będzie piękna nowa willa. Jestem tego święcie przekonany. Piękna świnko. Świnka, widzę cię, obserwuję cię. Idź pracować. Gitek, ale sprawdź, czy w moim pokoju tym razem poduszkiem nie ma potworu. Dobra, idziemy się przespać, rana wstajemy i mówię ci, willa piękna będzie 3 razy większa. Nawet ciebie tam zaproszę, będziesz tak, mogła ze mną mieszkać. Bo ja się boję. No i tutaj nikogo nie ma. Trzeba światełko zapalić. A sprawdzałeś pod łóżkiem? Nie ma pod łóżkiem, widać. Dobra, dobranoc, Mufika, ty sam. Dobranoc. Tak, dobranoc, bo ja się boję. Ojejcie, dobra, Siódma czterdzieści. Ja myślę, że już w tym momencie moja świnka zrobiła mi moją wielką, ogromną willę. Ej, spojrzymy tutaj przez to, co? Ej, możemy otworzyć? Możemy to. No. Widzisz moją willę już? Jest, widać ją? Coś stoi tam coś, jest. Dobra, to co? Ja nie mogę doczekać. W końcu. Ja się trochę obawiam. Czego się obawiasz? No nie wiem, no bo ta świnka... I ty miałaś... Stój, Mufika. Miałaś magiczną rybkę? Była magiczna rybka? Była złotą rybką. No właśnie, ale była magiczna. Nie o złotej rybce. A z magicznej śwince mnie nikt nie uczył. A widzisz, a są magiczne świnki? No. Są magiczne świnki. No, ja znalazłem swoją i elegancko, tu trzeba zamknąć furtałkę i idziemy do mnie. O, świnka, cześć. No widzisz, świnka czeka i patrz się tam. Świnko? O, matko, na faktycznie jest magiczna. Mufika, co to jest? Jeju. Co? Ale to... przepaść, w ogóle się tu zrobiła. Ale Mufika! Co? To nie jest willa. No ale jest coś tam, więc jednak zadziałała. Serio, bo ja miałam wątpliwości, że ona w ogóle coś zrobi. Chodź tu. Tam? Ha, ha, ha. Drzewko. Oj. I drzewko. O, to też jest ha, no. Co? Wiesz, zobacz, no? Nawet nie przepaliła! Nie przepaliła w ogóle tego, jest wszystko zepsute! Wiesz co, Kitek? No? Bo ja ci coś powiem. No. To jest nauczka dla ciebie, ponieważ dla zwierzątek też trzeba być dobrym. Ale ja chciałem tylko szyneczkę. To jest po prostu lekcja dla ciebie. Dobrze, skoro tak się bawimy, co? To trzeba zrobić ważną rzecz. I wyciągnąć siekierkę. Co? I gonić świnkę. Żartujesz chyba. Co? Ja jak nie? Nic się nie uczy. Jak nie? Oszukała mnie! Nie! Jak nie? Nie. Ona chciała po prostu dobrze dla siebie. Miała być willa. To ci wygląda na willę? Chyba, że dla świnki tak wygląda, właśnie wygląda willa. No właśnie, no dla niej to jest po prostu, wiesz, totalny sztosik. Pomyśl sztosik, sobie, no, to jest sztosik, dobra super. Świnka. To po co mi kazała wysadzać? Nie mogła mi zbudować obok czegoś takiego? Bo ona stwierdziła, że to, co zrobiłeś, to było brzydkie. Brzydkie? I że ona nie lubi nowoczesności. O, moje łóżko przetrwało! Ojeju, przynajmniej świnka. Tyle. Ja nie mogę, co za świnia. Jakim zdorwy zaraz. O, jest moja rzeczka. Poczekaj, Kitek. Nie mogę, o jest. Jesteś po prostu głupi, bo chciałeś, byłeś łakczywy. Ty, ale została mi wanna i zostało mi jeszcze tego. To nie wszystko będziemy musieli dokupować. Chciałeś za dużo, no i masz swoje. Czy ja mogę teraz pozbyć się tej świnki nędznej, co mnie po prostu tak oszukała? Nie pozwalam ci, ponieważ mój wcześniejszy klient był właśnie świnką. Byłam zawsze przebrana za świnkę, więc nie. Zrobimy tak. Ty teraz nie będziesz się na mnie patrzeć. Nie, a ja znajdę tą świnię. Chodź tu. Idziemy cię złapać, ty świnko jedna. Nie masz się. Gdzie jesteś?